A teraz niska rata miesięczna, troszeczkę, proszę Państwa, reklam, wiadomości i o kurdach będziemy rozmawiać. Dalej, co tam jest? Najpierw śniadanie, kurdami? Najlepiej płatki. Nie może się skończyć reklama, no bo jak tam 200 km stąd i 400 prawosławni świętują, to tutaj już wszystko wraca do szarego dnia. Czyli reklama, czyli praca, czyli na górze. Tutaj sąsiadka stuka puka, który Janek Witek też nie lubił tej sąsiadki, bo mówił, że nie pójdę do niej na skargę, gdyż skoro ona pracuje w administracji, to mi narobi jeszcze świństwa, bo mam przecież 25 tysięcy zaległości za mieszkanie. Za to nie płacił, no bo nie miał z czego. Wiadomość siódmego. 12:40. Agnieszka Lipińska. Czy szóstego? Szóstego. To ma być spotkanie liderów dwóch prawicowych partii. W ten sposób po dzisiejszych nieformalnych rozmowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Politycy. Niemiecka policja nie znalazła niczego podejrzanego w paczce pozostawionej przed biurem kanclerz Angeli Merkel. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z nową próbą jądrową Korei Północnej Pjongjang potwierdził przeprowadzenie testu niewielkiej bomby wodorowej. Więcej w informacjach o 13:00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Kłaniamy się ponownie wraz z Adamem Walcerem, który jest z nami, Demos Europa. Narody bez państwa, o Kurdach, to była historia przez większą część naszego dotychczasowego spotkania, a teraz wywołałem temat tego, jak państwa, jak narody bez państwa stają się rozgrywką w rękach wielkich mocarstw, a właściwie pretekstem też do tego, by do tej rozgrywki doprowadzić. Czy Palestyńczycy są najdobitniejszym tego przykładem? Nie wiem, czy są najdobitniejszym przykładem, ponieważ no, jak spojrzymy na aktualną sytuację w regionie, tak naprawdę no, kwestia konfliktu palestyńsko-izraelskiego no, ma jakieś znaczenie trzeciorzędne dla regionu. Mamy Syrię, mamy Irak i mamy przede wszystkim rywalizację mocarstw regionalnych. Ona jest nawet ważniejsza, my ją w Polsce często nie dostrzegamy, wystarczająco stopnie nie doceniamy. To wynika z tego, że niestety wiedza o świecie pozaeuropejskim w Polsce jest na kiepskim poziomie i mamy tą tendencję do patrzenia na świat zachód i reszta. Skończyło się, nie ma reszty. Tam jest różne... Niniejszym nadrabiamy, to edukujemy. To jest stąd wrzeszczy. No, ale problem jest taki, że traktujemy islam i świat, generalnie cywilizację muzułmańską jako jakiś monolit, prawda, zderzenie cywilizacji i tak dalej. To jest absurdem, dlatego że no, jest to najbardziej skonfliktowana wewnętrznie i podzielona cywilizacja. I najlepiej to widać na Bliskim Wschodzie. Mi kolejne pytanie, do którego też przejdziemy. I tutaj, czy właśnie kwestie religijne mają znaczenie, że właśnie te narody bez państwa o tym takim fundamencie muzułmańskim mają skłonność do tego, by stawać się tą areną wielkich batalii. No i mamy taką sytuację rzeczywiście, no co jakiś czas się pojawiają informacje na przykład o Palestyńczykach, którzy atakują, prawda, nożownicy w Izraelu. No ale no, każdy powie, no ludzie kochani, no jak to zestawimy z Syrią, gdzie zginęło co najmniej 250 tysięcy ludzi, co najmniej w tym konflikcie. Z Irakiem, prawda, gdzie w tym roku zginęło kilkanaście tysięcy ludzi, a w zeszłym ponad 20 tysięcy. No to nie jest w ogóle ta skala. I to widać też w ten sposób, że no, mamy parę dni temu porozumienie na przykład turecko-izraelskie, rosną ambasadorowie, prawdopodobnie nastąpi koniec tych napięć między Turcją i Izraelem. No i sprawa palestyńska, no okazuje się, że jest zamieciona pod dywan. No tak samo najważniejsze jest to, że Izrael łączy wspólnota interesów z Arabią Saudyjską. To są dwa kraje, które boją się. U nas oczywiście, jeju, jak to możliwe, prawda? No przecież ci Saudowie i tak dalej. No to jest polityka. Polityka, nie polityka. I to Balcer tak mówi. Zagrożeniem najważniejszym jest... No jestem zaszokowana. Iran. I myślę, że w Rijadzie, gdzie Balcer tak nie mówi, można że polityka. U szejków się otworzyły butelki z szampanem, kiedy pojawiła się ta informacja, że zginął jeden z liderów Hezbollahu w Syrii, zabity przez izraelskie naloty. To Balcer tak mówi, to jest coś że takiego, polityka? Że ta układanka jest bardzo skomplikowana. Niestety
W Polsce my, to nas przerasta, przepraszam. Nie słyszał, jak oni takie mówią. Mam wrażenie, jak słucham polskich polityków i wielu polskich ekspertów. Ten świat jest o wiele bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje, i my sobie z nim po prostu nie radzimy, co świadczy o tym naszej pewnej niedojrzałości. Czyli krótko mówiąc, te wszystkie alianse wewnątrz religii muzułmańskiej są powodem też niejako do tego, by te konflikty narastały, by te narody w sposób często nie tak, jak wyobrażalibyśmy sobie w cywilizowanym świecie, walczyły o swoje uznanie. Pamiętajmy, że na Bliskim Wschodzie jest taka sytuacja, że mamy... Bo to nie przypadek, gdybyś chciał rozrysować mapę... Właśnie to radio. Bardzo dobrze, nałożyć na to, że spadło to radio, które źle gra. Bez państwa właśnie, no to, to skupilibyśmy się właśnie na Bliskim Wschodzie głównie. No nie tylko, tylko że problem jest taki, że w Europie te konflikty realizują się przede wszystkim w parlamencie, na ulicy, podczas referendum, tam można wyrazić się. Natomiast Skocja, Katalonia. Tak, na przykład, prawda, tak, Baskonia i tak dalej. Natomiast pamiętajmy o tym, że cywilizacja muzułmańska, nawet trudno mówić właśnie, czy nie używać formy mnogiej, prawda, liczby mnogiej, cywilizacje. Nie gra, no, ale tak, nie na gra dobrze. Który jest tak popularny w Polsce, podzielił chrześcijan na 4 cywilizacje. Nie gra, widzicie państwo, normalnie. Komu się gra? Nie ma tutaj w Warszawie już nawet powietrza czystego, nawet stacje nie działają. Tak. Rozgrywa się w tym momencie kraje muzułmańskie. I jest tam Jemen, prawda? I mamy co do czynienia. Na pewno istotny jest czynnik religijny, wyznaniowy, bo mamy to coś takiego, że Arabia Saudyjska aspiruje do roli przywódcy sunnitów, tego odłamu islamu, natomiast Iran szyitów. I mamy ewidentnie w różnych miejscach coś takiego, że... Trzeba dać telefonu, bo... Że jest to, co napędza ten konflikt, to jest nienawiść wyznaniowa między nimi, która jest ważniejsza niż nienawiść wobec Zjad, chociaż nawet to, nawet mi się wywaliło. To przecież powinni najbardziej nienawidzić chrześcijan. Tak jest studio, mamy, proszę państwa. Jest konflikt między nimi, który najbardziej krwawy. Ale pamiętajmy o tym, że sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że co? Po pierwsze, mamy też rywalizację stricte geopolityczną. Są dwa mocarstwa, które się, czyli Iran i Arabia Saudyjska, które rywalizują o wpływy i instrumentalizują w jakiś sposób religię. I mamy też coś takiego, że pamiętajmy, że dochodzi też często do napięć między mocarstwami z tego samego bloku wyznaniowego. To znaczy, że do niedawna były ostre naprawdę napięcia między Egiptem, Turcją, czy Turcją i Arabią Saudyjską w kwestii Egiptu. Prawda? Chociaż wszystkie kraje są sunnickie. Jak spojrzymy na Syrię i Irak, to okaże się, że co, no że Asad jest pod protekcją Rosji i Iranu, jest alawitą, czy jest, nazwijmy, upraszczając dla polskiego słuchacza, jest, nazwijmy go, szyitą, no ale tak naprawdę jego głównym przeciwnikiem nie jest państwo islamskie, tylko są sunnici. Ale ci sunnici walczą z państwem islamskim, to jest sunnickie. Główną siłą, która walczy skutecznie z państwem islamskim, są Kurdowie, którzy są wyznania sunnickiego. To, że dla nich ważniejszy jest nacjonalizm. Czyli mamy bardzo skomplikowaną układankę. Jak mówimy o państwie islamskim, bo oczywiście pojawiło się, no już tutaj parę razy mówiłeś o tym, że to jest taki przykład, że no my mamy w Europie, jesteśmy wychowani na tej zasadzie, no że my mamy, to jest nasz wynalazek, tak uważamy, chociaż to jest uproszczenie, bo tożsamości narodowe, nacjonalizm to nie jest tylko, moim zdaniem, wynalazek europejski. Są poważni, bardzo dobrzy naukowcy, teoretycy nacjonalizmu, którzy się z tym zgadzają, na przykład Anthony Smith. I że prawda, państwo narodowe, czyli musi być naród, to musi być państwo. No, państwo islamskie jest na zasadzie, że my odrzucamy w ogóle ideę narodową. Prawda, że jesteśmy, odwołujemy się do ummy, wspólnoty wiernej. To jest wszystko ładnie brzmi. Śliczna narracja, naprawdę. No i oczywiście nas jeżdża... Także widzicie państwo, fatalna zagranicę, tylko jak przyjrzymy się transmisja, fatalna. To mamy tak. I to widzicie państwo, skandal, że to stąd, że to z Warszawy. A wśród przywódców
olbrzymia większość jest Arabami. I to przede wszystkim z Syrii i Iraku. I to z określonych regionów. Kto to robi? Państwo zobaczą. Z perspektywy kto to robi? Wojna, to nie jest tylko wojna. No słychać super wszystko, owszem, ale jakość jest fatalna. Matematyka, fizyka, polityka. Wszystko nie ten akcent. Źle, źle. To jest ten paradoks historyczny. Oficerów świeckiej armii Saddama Husseina. Nawet tutaj w radiu tym wielkim jest tak 9,7 zamiast 0,7 to jest 0,5 albo 10. I nie ma tej siódemki. Przeskakuje złośliwie, no. Tutaj mamy coś takiego, że często musimy podrapać i sprawdzić. 10,5. Że w tej, tak się dziwnie składa, że w Syrii znajdziemy i też w samym państwie islamskim jednostki bojowe oparte na kryteriach etnicznych. Mamy jednostki właśnie z Kaukazu. Przeskakuje, dlaczego? Że, ale złośliwie. Nic nie działa w Warszawie. Telebimy w 188, który z Olszynki na lotnisko, z lotniska na Olszynkę Grochowską jeździ. Nie działa. Wszystko w Warszawie jest pokrzanione. Bardzo wierzą w Koran, a twierdzą, że wierzą, czyli go manipulują, nim go wypaczają, to w Koranie bynajmniej nie ma mowy o tym, że zanegowane są różnice etniczne. Mówi się często o plemionach, o ludach i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli jeszcze, mamy niewiele czasu, do Tybetańczyków. Oni gdzieś nie wpisują się w ten schemat, który tutaj nakreśliliśmy, że nie są istotą konfliktów międzynarodowych do tego stopnia, jak wcześniej przywołani przez nas Kurdowie czy też Palestyńczycy. Tutaj też to tło religijne jest zupełnie inne. No jest inne religijne, ale pamiętajmy, no, że nam mamy co jakiś czas. Także widzicie państwo, skandale są. Polityka państwa chińskiego wobec nich można. Są same skandale. To państwo słyszą. O osłabianiu ich pozycji w Tybecie, o kolonizacji i tak dalej, to wszystko, o sinizacji, prawda, czyli polityce asymilacji, to wszystko występuje i w efekcie mamy też falę aresztowań, demonstracji, które są brutalnie tłumione z ofiarami śmiertelnymi co jakiś czas. Prawda? Pamiętajmy, że to nie jest tak, że Tybet został spacyfikowany. Oczywiście sytuacja jest, Chiny mają większy problem z Xinjiangiem. Co z tym radiem się stało? Tylko będziemy słuchać Radio Maria. Który jest bardzo ważny, ten lamaistyczny, prawda, który jest w Tybecie, jest bardzo ważnym elementem tożsamości tybetańskiej. A kluczowa kwestia jest taka, że tutaj no, mamy problem, że no, to tak trochę jak z Czeczenią. No, gdyby Czeczenia była w innym kraju, to pewnie by była już niepodległa, bo doszłoby na przykład do jakiejś interwencji międzynarodowej. Natomiast jeśli mamy, prawda, jakiś naród, który żyje w Chinach, no to jest szansa na to, że on uzyska niepodległość, takie jest ciekawe, no, niemal równa takie zeru, ciekawe, bo nie można mówić nigdy, możemy sobie wyobrazić jakiś kompletny chaos i rozpad i to takie Chin, lepsze, no, to jest jakiś spadło, scenariusz na płyty CD, no, bardzo, bardzo państwa, mało prawdopodobny. Więc jeszcze pamiętajmy o tym, że te pozycje tych wszystkich narodów w poszczególnych, które nie mają państwa, w poszczególnych państwach, ich perspektywy na uzyskanie jakiejś niepodległości, to wszystko zależy w bardzo dużym stopniu, no, znowu na od cały tego świat. Kontekstu. Każdy przypadek trzeba mówi rozpatrywać czy indywidualnie. Wiecie co się musimy dzieje? Dobra, komuniści i złodzieje. Moim państwa, gościem informacji Radia Tok FM. Tak. Komuniści i złodzieje.